Natomiast co dzisiaj sadzić, no, trudno dać precyzyjną odpowiedź. Jeżeli chodzi o jabłka, jeszcze raz wymienię podstawowe odmiany w handlu międzynarodowym. Golden Delicious, Red Delicious i Sportigali. Natomiast pytanie zasadnicze dzisiejszego spotkania jest, co sadzić. Oczywiście trudno jednoznacznie dać odpowiedź precyzyjną, ale zwróćmy też uwagę na tendencje, które są w zakresie odmian. Najbardziej precyzyjne dane są dotyczące rynku odmian jabłek w Unii Europejskiej i tu widzimy pewne trendy. Ja krótko o nich powiem. Znaczy, dominującą pozycję ma oczywiście Golden Delicious, którego w Unii Europejskiej produkuje się najwięcej, ale już proszę zwrócić uwagę, na drugim miejscu jest odmiana Gala, która z roku na rok wykazuje duże wzrosty produkcji. Natomiast spadają, jeżeli chodzi o zbiory, takie odmiany jak Elstar, jak podstawowy Jonagold, czy nawet Jonagoret. Ale też proszę zwrócić uwagę na odmianę Red Jona Prince, popularnie w Polsce zwaną Princem, która najbardziej chyba w ostatnim czasie zwiększyła swoją podaż na rynku. No niektórzy twierdzą, że być może już jest jej na rynku nasycenie bliskie maksymalnemu. Odmiany, które znaczą na rynku europejskim, to jeszcze takie odmiany jak Champion, Legal i Daret. I tu te odmiany są rzeczywiście polską specjalnością. Polska w produkcji tych odmian dominuje i w zasadzie gdybyśmy wyłączyli z tej statystyki Polskę, to ich udział w rynku europejskim jest bardzo niewielkim, co by sugerowało, że te odmiany są wybitną specjalnością rynku polskiego i bardzo trudno je będzie umieścić w innych miejscach sprzedaży ze względu na ich nieznajomość albo może na inne cechy ujemne. Pytanie zadane przez pana Andrzeja Kowalczyka, czy Elstar, znaczy nie ma znaku zapytania, ale Elstar to chyba tylko Niemcy i Holandia i tam się uprawia i tam sprzedaje. Tak, to jest odmiana, która jest dominującą odmianą w tych dwóch krajach i jeszcze może w kilku krajach niedaleko położonych, jak Belgia, częściowo Francja. Natomiast jest to odmiana, która traci na znaczeniu, a w obrocie międzynarodowym praktycznie jest odmianą niszową. A co pan prezes myśli o Gali, czy już nie jest przypadkiem za dużo? Znaczy, Gala jest odmianą światową i ona jest dzisiaj chyba w pierwszej trójce, nawet na pewno jest w pierwszej trójce odmian w handlu międzynarodowym, obok Golden Deliciousa, obok Red Deliciousa, więc myślę, że ci, którzy sadzą Galę, jakieś jej sporty, mutanty, nie popełniają zasadniczego błędu. Czy jej za niedługo nie okaże się, że jest już za dużo na świecie? Może tak się stać, ale według mnie dłużej jeszcze będzie Gala funkcjonowała na rynku, niż uda się wypromować jakąś inną odmianę, która mogłaby ją zastąpić. Jeszcze raz podkreślę, trzy podstawowe odmiany dzisiaj w handlu jabłkami na świecie to jest Golden, Red Delicious i Gala. Może trzeba robić dobrego Elstara i sprzedawać za zachodnią granicą. No, rzeczywiście zdarzają się tacy producenci, ale uważam, że podaż Elstara od producentów niemieckich, holenderskich i belgijskich jest na tyle wystarczająca, że bardzo będzie trudno na tym rynku umieścić Elstara wyprodukowanego w Polsce. Co pan myśli o Idaredzie? Warty sadzenia, czy to już definitywnie przeżytek? Co do sadzenia, to już raczej przeżytek. No, chociaż rynek Egiptu, ten, o którym mówiłem, że jest to no, bardzo chłonny na polskie jabłka rynek, akceptuje odmianę Idaret, akceptuje jej smak. Ja sam widziałem masowo występującego polskiego Idareda na rynku w Egipcie. Tam jest taka moda, że jabłka nie tylko się je w stanie świeżym, ale są takie wyciskarki na ulicach, w hotelach, gdzie kupuje się 2-3 jabłka, wyciska się z nich, można powiedzieć, samodzielnie sok i ten sok się natychmiast wypija. Taka w tym kraju jest moda. Natomiast z nasadzeniami tego Idareda to raczej już bym się powstrzymywał, nawet z tymi czerwonymi sportami. Chociaż jak niektórzy mówią, pan Idaret, król Idaret, nie da się nowym trendom i zawsze on będzie na rynku istniał.
ale powiedzmy sobie uczciwie, jest to odmiana raczej z dolnej półki cenowej niż z górnej. Trudno za nią uzyskać atrakcyjną cenę. Ją można sprzedać na te rynki krajów, które chcą kupować taniej niż na te rynki krajów, które by kupowały za i stanie byłyby zapłacić większe pieniądze. Jakie są prognozy na temat grupy odmian Red Delicious? Grupa odmian Red Delicious jest w pierwszej trójce światowych odmian w handlu jabłkami. Ja nie będę tu wymieniał jakichś sportów, żeby nie być tu posądzonym o promocję jakiejś odmiany, czy jakiegoś sportu, czy jakiegoś efektu hodowlanego. Natomiast trwa dyskusja, czy to jest grupa odmian, która w Polsce napotyka na dobre warunki klimatyczne. Czy te odmiany w Polsce wydadzą dobre plony, dobrej jakości, zwłaszcza chodzi o porażenie przez choroby i czy one w Polsce napotkają korzystne warunki do wzrostu i do owocowania. Do tego wszystkiego trzeba przeprowadzić analizy. Nie chcę mówić ani na tak, ani na nie. Na pewno, gdy się wyprodukuje dobrej jakości owoce tej odmiany, problemu ze sprzedażą na rynkach światowych nie ma. Podobnie jak z galą i podobnie jak z Goldenem Deliciousem. Jaką galę sadzić, paskowaną czy rozmytą? No, raczej jest preferowana na rynkach gala paskowana, chociaż różnica między nimi powoli się zaciera. Natomiast co dzisiaj sadzić, no, trudno dać precyzyjną odpowiedź. Jeżeli chodzi o jabłka, jeszcze raz wymienię podstawowe odmiany w handlu międzynarodowym. Golden Delicious, Red Delicious i sporty gali. I sporty tych odmian. I myślę, że jak ktoś ten produkt będzie miał to i będzie zainteresowany eksportem, to błędu nie popełni w nasadzeniu. Są odmiany, które są na rynku krajowym preferowane. One się najlepiej sprzedają. Nie należy z nich absolutnie rezygnować. Jeżeli chodzi natomiast o inne gatunki, myślę, że wybitnie specjalizacja w produkcji owoców deserowych zapewni opłacalność produkcji. Nie ma w zasadzie na świecie kraju, gdzie produkcja owoców do przetwórstwa daje satysfakcję uprawiającym te owoce. Deserowe tak, ale do tego wszystkiego potrzebne są te badania, o których mówiłem, analiza rynku, współpraca pionowa, pozioma, pionowa, czyli z poszczególnych operatorów na rynku, pozioma, czyli między sadownikami, czy na przykład między grupami i firmami handlowymi. To jest system wszystko naczyń połączonych, nie ma prostej odpowiedzi. Natomiast no, nie można ryzykować i sadzić tego, co już dzisiaj jest trudno sprzedać.